Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W programie, jak my to widzimy, z daleka widać lepiej. Ze studia telewizji Trwam Chicago wita się z Państwem i pozdrawia ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dziś w studio gościmy pana mecenasa Krzysztofa Grobelskiego, który nie tylko jest adwokatem imigracyjnym, ale także wnikliwym obserwatorem sceny politycznej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale też nie tylko. Witam serdecznie, panie Krzysztofie. O, witam, ojciec redaktorzy. Dziękuję bardzo za zaproszenie do studia i witam Państwa. Panie mecenasie, pierwszy raz w historii mamy na stanowisku prezydenta człowieka, który nie jest politykiem, tylko biznesmenem. Jak widzi pan nowego prezydenta elekta, pana Donalda Trumpa na tym stanowisku? No zobaczymy co zrobi, ale moim zdaniem to nie zwada. A ja myślę, że stało się tak dlatego, bo ludzie są zmęczeni tym, że politycy są bardzo aroganccy i nic nie robią po prostu. Oni chcą pracy, oni chcą lepszych warunków ekonomicznych. No i żeby coś się działo w tym kraju, bo w tej chwili z Obamą to po prostu republikanie w kongresie blokują prezydenta, prezydent blokuje ich i nic się nie dzieje. Taka nuda jest trochę w tej polityce, żeby nie te prawybory Trumpa przez rok czasu, co było bardzo ładnym widowiskiem, śmiesznym, to by było nudne. To by było nudne po no, prostu. No dobrze, ale według pana, czy człowiek, który nie jest politykiem, zdaje egzamin w rządzeniu krajem? Ja myślę, że lepiej zda egzamin niż politycy, bo może przyniesie jakieś nowe pomysły. Yy, dlatego, bo naprawdę dużo trudniej jest prowadzić biznes, który zarabia pieniądze, niż yy, prowadzić rząd jakiegoś kraju. Dlatego, bo yy, rząd, powiedzmy, co można zrobić w tym kraju, jest już w pewnym sensie ustalone poprzez budżet, a poprzez inne prawodawstwo, co można, co nie można. Z drugiej strony to, co państwo słyszą na temat Trumpa, on połowę tych rzeczy nie może robić, najwięcej niż połowę. To są obietnice przedwyborcze, ale to nie od niego zależy, on nie może tego robić, on może tylko poprosić albo wnieść propozycję jakiejś ustawy. Także wszyscy mu dają za, za dużo kredytu, no, ale to jest też podstawą, żeby, żeby krytykować. A takie osobiste pytanie: jest Pan zadowolony, że Donald Trump został prezydentem? Ja go wolałem od Clinton, ale mówię, w tym roku, tak jak i przez ostatnie kilka lat, po prostu trzeba było wybierać z dwojga złego. Od czasu prezydentury Busha naprawdę nie było, nie było kogo wybierać. Bush, później Obama, teraz. Ja myślę, że się poprawi, przynajmniej się zmieni. No niemniej jednak, panie mecenasie, Hillary Clinton dostała około 2 miliony głosów więcej niż Donald Trump. No tak, ale to jest taka demagogia. Dlatego, bo system wyborczy w Stanach Zjednoczonych działa tak, że głosuje Gremium Elektoralne college, Electoral College, a nie liczba głosów. To są pośrednie wybory, to nie są bezpośrednie wybory. To jeszcze można. Może się zmienić ewentualnie. No i dlatego po prostu, tak jak w meczu piłkarskim, trzeba grać według przepisów, a nie według tego, co my myślimy, że jest lepsze. Także dlatego, że powiedzmy więcej ludzi w jakimś tam okręgach wyborczych poszło i to jej dało 2 miliony głosów więcej. Trzeba było sobie jednak zapewnić więcej okręgów wyborczych, a nie ludzi. No właśnie, myślę, że może warto powiedzieć kilka słów na temat, jak się te głosy oblicza w Stanach Zjednoczonych, no bo jest to pewien element, ewenem że. E, tak, e, po prostu jak pisali konstytucję amerykańską, e, zrobili sobie coś takiego jak e, College, Electoral College, czyli 538 osób, które tak naprawdę głosują na prezydenta. E, w w większości przypadków, zdarzyło się chyba tylko raz czy dwa i chodziło że zmienili sposób głosowania, a przeważnie głosują tak, jak ludzie głosowali. Czyli innymi słowy, Electoral College głosuje w poniedziałek po drugiej środzie w grudniu. To u nas chyba będzie 18 grudnia. 19. 19. Ja nie, mówię, to jest ciekawe, kto to napisał. Zamiast napisać, a w drugi poniedziałek po świętym Mikołaju, to napisali w pierwszy poniedziałek po drugiej środzie w grudniu. I to tak naprawdę decyduje, kto zostanie prezydentem. A to są osoby, które są wybierane w poszczególnych stanach a i w przypadku Trumpa, on wygrał, te głosy się rozłożyły 306 do 232 dla Trumpa, mimo że Clinton dostała 2 miliony głosów a więcej to samo było w wyborach Go z Buszem. Gol dostał więcej ogólnych głosów niż Bush, ale anyway, trzeba, trzeba grać według przepisów. Także to, to nic nie świadczy po prostu. A te okręgi elektoralne, to są w zależności od y, ile ludzi mieszka w tym okręgu, one są mniej więcej równo podzielone. Z tym, że mogą Państwo, powiedzmy, sobie pomyśleć, że w, tutaj w Illinois do głosowania poszła jedna osoba, mimo że mogą. Pójść a 10 milionów, a w Kalifornii poszło 20 milionów. I tutaj jest ta różnica. A mimo to, że Illinois ma powiedzmy tylko 20 elektoralnych głosów, Kalifornia ma 55. Także po prostu zależy, ile ludzi pójdzie głosować fizycznie. Mhm. Ale ciągle trzeba sobie zapewnić, Clinton nie przyjechała ani do Wisconsin, ani do Michigan, żeby myślała, już, że ma wszystko zaklepane, że oni za przeważnie głosują demokratycznie. Tak jak w naszej Illinois. Illinois dostała, a tamtych dwóch stanów nie. Także po prostu przegapiła troszkę. No Chociaż w Illinois też taka sytuacja nie do końca klarowna, bo w Chicago wygrała, ale na dajmy na to południowych y, y, częściach stanu tam przegrała. No przegrało. to jest, to jest y, stan Illinois. Y, Chicago jest demokratyczne, a reszta stanu jest republikańska, ale tu jest dużo, dużo, dużo ludzi. To jest 10 milionów ludzi Chicago, a 9 milionów. Chicago z okolicami, same miasto ma troszkę ponad 2 miliony. Czyli podsumowując, to tak do końca nie wiadomo, czy jakaś niespodzianka w ten poniedziałek może nastąpić. O, ja nie myślę, że cokolwiek się stanie, ale jest taka możliwość. To jest. No i sobie po prostu zostawili to, żeby na końcu jednak kontrolować, kto będzie rządził tym krajem. Powiedzmy, żebyśmy mieli jakiegoś mocetungę, albo żebyśmy nie mieli kogoś, kto chce kompletnie a przewrócić ten system polityczny. Ale panie mecenasie, mimo wygranej Pana Donalda Trumpa, jednak media cały czas go krytykują. No jak ale jak na to zasadzie... patrzeć? No, to nie patrzeć. Media zrobiły jedną z największych pomyłek w historii mediów, jak na razie. To dlatego, bo wszyscy... Trump dostał poparcie tylko jednej gazety, która jest ogólnie, a wychodzi w całych Stanach Zjednoczonych. No i wszyscy oczywiście mówili, że a, Clinton wygra, a wszystkie media, nikt się temu nie sprzeciwiał, a większość sondaży opinii publicznej pokazywały, że Clinton wygra, a tak naprawdę to była tylko propaganda, powiedzmy, właściciele mediów, różne siły polityczne po prostu namawiały media, czy wręcz zmuszały media, żeby mówili to, co oni chcą. No i tak było także proszę nigdy nie wierzyć w sondaży opinii publicznej, Proszę się kierować własnym wyborem, własnym intelektem, no i propaganda jest wszędzie, także to, to była po prostu propaganda, to była propaganda na zasadzie, o, o Clinton wygra, nawet jak chcesz głosować na Trumpa, to siedź w domu, bo to nie ma sensu, szkoda czasu. No i się okazało, że zwolennicy Clinton też jako skutek tej propagandy nie poszli głosować, bo wiedzieli, że ta cała maszyna demokratyczna już to wszystko załatwiła. No i się pomylili wszyscy. A jakie jest Pana osobiste zdanie na temat Donalda Trumpa? O, prowadzenie biznesu jest naprawdę dużo trudniejsze niż prowadzenie rządu. A i w biznesie ma się tendencję powiedzmy rzeczy upraszczać, rzeczy skracać i przeważnie eliminować wszelkie marnotrawstwo. W rządzie jest to niemożliwe, bo powiedzmy musimy popierać ludzi biednych, a budżet ustalany jest przez Kongres, także on tutaj dużo nie zmieni, no ale dużo rzeczy może zrobić. I mean, on może powiedzmy dużo rzeczy zmniejszyć ten rząd przede wszystkim, może wyrzucić tą całą naszą Obamacare, albo to naprawdę nie zdaje egzaminu. A jeżeli chodzi o imigrantów, on mówi, że zbuduje mur. W tej chwili już te jego wypowiedzi się sprowadzają, że zbudujemy płotek na granicy z Meksykiem. Jeszcze nie wiadomo, kto za to zapłaci. Jeżeli chodzi o imigrantów, o deportację imigrantów, a, a moc przerobowa Departamentu Bezpieczeństwa. Narodowego jest 4% nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, co jest 400 tysięcy osób rocznie. I tyle było deportowane za Obamy, za Busha, jeszcze za poprzedniego Clintona. Także to nic nowego nie zrobi. On by musiał strasznie, strasznie powiększyć siłę polityczną, co rządy lubią robić, ale chyba tego nie zrobi. Także z deportacji imigrantów w tej chwili zaczynają chodzić pogłoski, że może będzie reforma imigracyjna żeby ten problem jakoś rozwiązać, żeby kazać im wyjechać na przykład na interwiu do swojego kraju, jeżeli w ogóle mogą tutaj być na zasadzie, że mają tu rodzinę albo jakieś inne zatrzymanie. No i oczywiście nałożyć wysokie kary, to jeszcze zarobią na ten płot, między innymi, Oj, meksykanie zapłacą imigranci. Ale ja nie myślę, że będzie płot, bo już mieliśmy kilka płotów w historii. Był jeden w Chinach, jeden w Berlinie, i wszyscy to obeszli. I to nie zdaje egzaminu, to jest takie po prostu. Oni powinni czytać książki. Wziąć sobie książkę na temat płotów, murów i zobaczyć, jak te historie się skończyły, Czy dla Cesarstwa Rzymskiego, czy dla Cesarstwa Chińskiego, czy dla Berlina Wschodniego. To nie jest dla egzaminu, to jest pośmiewiskiem, i później się robi pośmiewiskiem i ja już widzę prezydenta Meksyku, który tutaj w Waszyngtonie czy w Nowym Jorku poprosi prezydenta Trumpa, że, żeby zburzył ten płot, tak jak Reagan to zrobił Gorbaczowi, Gorbaczowowi w Berlinie. To jest zawsze pośmiewisko. No I mają taką dobrą technologię, oni potrzebują płotów. No właśnie, pan tutaj powiedział o 400 tysiącach, które za prezydentury Obamy każdego roku były deportowane, o nielegalnie przebywających. No, przeważnie byli to emigranci z, Mek z Meksyku, ale nie tylko. No więc to jak się policzy, to daje kilka milionów, a prezydent -elect Trump powiedział, że około 2,5 miliona tych, którzy mieli konflikt z prawem. Jakieś nadużycia, kryminalne sprawy, narkotyki i tak dalej. Ci będą deportowani. No więc to też pokazuje, że to by była mniejsza liczba. Aczkolwiek też gdzieś wyczytałem, że ponad 3 miliony jest osób, które miały konflikt z prawem i siedziało w więzieniach za sprawy kryminalne, a jednak dalej w Stanach Zjednoczonych przebywają. Oni naprawdę nie wiedzą, ile ich jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ojcze, to jest Ameryka. Jak 400 a, milionów, a 400 tysięcy deportują, to 400 tysięcy przyjedzie nowych. I większość tych deportowanych to są osoby, które są zatrzymane na granicy przy próbie wejścia do Stanów Zjednoczonych, także tu jest y, dużo łatwiej ich po prostu odesłać niż powiedzmy samolotem wysłać ich z Chicago do Meksyku czy do Polski. Ja nie wiem, co on zrobi, ale ten kraj potrzebuje imigrantów. On potrzebuje tanią siłę roboczą. On potrzebuje imigrantów, żeby policjanci z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego mieli na kim praktykować. Także ja nie widzę, ja nie widzę Stanów Zjednoczonych bez nielegalnych imigrantów. Bo z drugiej strony to jest komplement dla Stanów Zjednoczonych, bo w jakim innym kraju na świecie można siedzieć nielegalnie lat, w a nielegalnie przez 20 lat kupić sobie dom, samochód, mieć prawo jazdy, wszystko, wszystko, karty kredytowe i być nielegalnie. A tylko w Ameryce. No. To jest dobry kraj, to jest bardzo dobry kraj, tylko po prostu teraz imigranci się stali tym kozłem ofiarnym. Ma to dużo związku z terroryzmem, między innymi też z imigrantami z krajów muzułmańskich i tak dalej. Tu jest następny temat, zobaczymy, czy Trump dotrzyma swoje. Swoją obietnicę i zamknie wszystkie konsulaty we wszystkich krajach arabskich albo we wszystkich krajach, które mają jakiś związek z terroryzmem. Bo ja mówiłem, ja to zrobił jak ja bym był nim, tylko ja bym to ładniej nazwał, ja bym to przedstawił w sensie ochrony powiedzmy bezpieczeństwa narodowego, a nie łączył z religią i adresował to do państw. Powiedzmy, w tym kraju działa ISIS, w tym kraju działa ISIS, to my zamkniemy konsulat. Jak chcą wizę, to muszą pojechać do Londynu. Także utrudnić to do tego stopnia, żeby po prostu nie mogli wyjechać. Zamiast łapać się religii, to jest, to jest po prostu, każda religia jest dobra, także tu nie ma. co. No tak czy inaczej, ale widać, że prezydent elektram wycofuje się powoli z tych obietnic, które były składane w czasie kampanii. To wszyscy robią. To nie jest on pierwszy i nie ma, nie ma żadnego polityka, tak naprawdę, który by dotrzymał swoich obietnic przedwyborczych, wszystkich, czy to dobrych, czy to złych. Także wszyscy to robią, on się wycofuje. To było wiadomo, a I mean po prostu te wiece polityczne to ładnie brzmi, ale to było wiadomo z dwóch względów. To jest za duże przedsięwzięcie, które on obiecywał, i to nie jest jego gestii. Prezydent nie buduje murów. Prezydent może poprosić kongres, żeby pozwolił zbudować mur, ewentualnie dał fundusze na budowę muru. Także. No tak czy inaczej, Stany Zjednoczone chyba mają większe problemy niż sprawa muru y, między Stanami oczywiście, Zjednoczonymi a ja, Meksykiem. Oczywiście on będzie musiał coś zrobić z ekonomią, dlatego, bo jego oprócz tej nacjonalistycznej czy prawie że rasistowskiej y, kampanii, to jego największą część, największą w jego kampanii to były sprawy ekonomiczne, czyli prace, płace, y, żeby znowu zrobić ten kraj bogaty. Także to jest na pewno możliwe, no ale mówię, będzie dużo krzyku, dlatego, bo ojciec, wszyscy to zauważyliśmy. Trump zrezygnował z tej poprawności politycznej, ma taką trochę niewyparzoną buzię. I wszystkie media ciągle się trzymają tej poprawności politycznej, i to wychodzi po prostu niesamowicie. Trump wychodzi. Że mówi prawdę, że mówi tak jak jest i, i to ma duże odbicie wśród ludzi. Podczas gdy przeciętny redaktor otrzyma się ciągle tej poprawności a politycznej, to, to gubi logikę, to gubi sens, to wygląda sztucznie i po prostu kontrast jest niesamowity. Mimo, że on czasami jest wręcz ordynarny, to. Ja myślę, że też prezydent Trump przed wyborami dużo zyskał że krytykował Obamacare i mówił, że zmieni ten system ubezpieczeń. Właśnie, jaka jest Pana opinia? Bo mówił Pan no o ja, tym krytycznie. Po prostu, bo powiedzmy sobie tak, zanim wyszło Obamacare, moje ubezpieczenie kosztowało 400 ileś dolarów, a jak wyszło Obamacare, podskoczyło do 800 e, przepraszam, do 800 dolarów i pierwszy rok po Obamacare, czyli w przyszłym roku będę musiał płacić 1800 dolarów, także to nie ma żadnego sensu. Ubezpieczenie jest dużo gorsze niż było kiedyś, bo mam te 5000 dolarów deductible, czyli to jest takie ubezpieczenie, jak coś się naprawdę stanie i pójdę do szpitala. Znaczy, to jest dla mnie i dla żony. No i normalne wydatki moje, bo ciągną się za to płacić za lekarza rocznie, są 2-3 dolarów. Także to nie ma sensu, a wydawać powiedzmy 18, 20 tysięcy na ubezpieczenie medyczne, żeby zaoszczędzić te 2 czy 3 tysiące. Także ja po prostu myślę, że go nie wykupię. Jest, jest takie powiedzmy w tej chwili w rząd, wśród ludzi Amerykanów, żeby nie wykupywać tego Obamacare, żeby zbankrutowało, bo my płacimy za tych, co nie płacą. No tak, po ale prostu. jeżeli się nie wykupi, będzie się nieubezpieczonym, to przy rozliczeniu podatkowym trzeba zapłacić karę. No ja ale ta kara jest tylko do dwóch tysięcy, także coś za coś po prostu to jest forma strajku. To jest taki protest, okej, okay, chcecie kier, to płaci za to, w sensie rząd niech płaci. Bo to jest dodatkowe opodatkowanie ludzi. Po prostu to jest opodatkowanie i, i kara jest też podatkowa. No dobrze, a jak także Obama... jedyny, jedyna przyczyna, że kier przeszła w Sądzie Najwyższym to jest to, że sędziowie orzekli, że to jest forma podatku i Kongres może opodatkować ludzi, bo Kongres nie, mo nie może zmusić ludzi, żeby wykupili ubezpieczenie, czyli nie wykupili, czy też powieci im, od kogo mogą wykupić, bo już w tej chwili całe Obamaki rozprowadza się prawie do jednej albo dwóch instytucji a ubezpieczeń, które które sprzedaje. Mhm. Czyli jeżeli powiedzmy upadnie, to czego mamy się spodziewać? To wróci normalna ekonomia rynkowa, każdy będzie sprzedawał ubezpieczenie, będzie dużo tańszy, bo jak jest kompetycja, to ceny mają tendencję iść troszkę w dół. Dlatego, bo każdy, niektórzy sprzedają na jakość, a niektórzy sprzedają na ilość, także zawsze coś można znaleźć. To nie ma sensu, to po prostu Amin. To jest tak, jak mówię, Obama dała ubezpieczenie za darmo 20 milionom ludziom, biednym ludziom w Stanach Zjednoczonych, co jest bardzo miły gest ze strony rządu, tylko Amerykanie nie bardzo wiedzą, czy muszą za to płacić, niech rząd płaci ciągle nasze pieniądze, nawet jak rząd płaci. Ale też słyszy się o tym, że wiele osób nadużywa po prostu ten bo no To wystarczy, że w zależności, jaką dana osoba ma pracę, a wystarczy, że się rozliczy z bardzo małej sumy pieniędzy i już może dostać ubezpieczenie medyczne za darmo. Powiedzmy, jeżeli osoba pracuje w fabryce, w biurze i jej godziny są kontrolowane, to fajnie, ale jeżeli osoba, powiedzmy, prowadzi jakiś biznes, który jest ciężko sprawdzić odnośnie dochodów, no to to jest możliwe do zrobienia. Albo osoba w ogóle nie pracuje. Panie mecenasie, a czego pan oczekuje jako mecenas zajmujący się sprawami imigracyjnymi, właśnie w kwestii imigrantów i tego prawa imigracyjnego. No ja, ja jak mówię, mam gdzieś coś powiedzieć, to mówię ludziom, żeby się tym nie przejmowali. Już dwa czy trzy lata temu mieliśmy taki okres, że a wszystkich straszyli, wszystkich imigrantów, to jest niemożliwe żeby powiedzmy tyle ludzi deportować. Nie mówiąc, że tyle samo ludzi przyjeżdża. Ja mówię, my jesteśmy z Polski, a my jesteśmy z Europy, gdzie standard życia jest dokładnie taki sam jak w Stanach Zjednoczonych. Natomiast reszta świata, czy to w Afryce, czy w Azji, czy gdziekolwiek, w Ameryce Południowej jest naprawdę taka bieda, że przyjazd do Ameryki to jest ten sam przyjazd do Ameryki, co ja przyjechałem w 79 roku do Ameryki z Polski Komunistycznej. Także to było niesamowite, nie, 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 niesamowite wrażenie. Także to się jakoś ułoży po prostu. Ja myślę, że najprawdopodobniej, że jeżeli będzie myślał o drugiej kadencji prezydentury, to najprawdopodobniej zrobi jakąś reformę imigracyjną, po to, żeby zdobyć sobie te głosy latynoskie, co jest 12% głosów, z tym, że to jest 12% dobrze zorganizowanych głosów, tak samo jak głosy Murzynów. Te organizacje ich bardzo ładnie wszystko organizują, żeby ich przynieść czy dowieść do urn wyborczych. Także to by było moje, y, 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 s, moja prognoza dla Trumpa. Ostatnia reforma imigracyjna 30 lat temu, w 1986 za prezydenta Reagana. No i Trump, przecież cała partia republikańska jest po prostu ciągle zapatrzona w prezydenta Reagana, jak on te rzeczy rozwiązywał. Także może będziemy mieli tego typu prezydenturę. Czyli tak. jest pan zadowolony z tego, że Trump został, czy jest pan w gronie przeciwników? A ja myślę, że to był lepszy wybór tym razem. To był po prostu lepszy wybór, jeżeli już miałem, trzeba było wybierać zwojga złego. Także, bo Clinton by to samo zrobiła. Panie Mecenasie, no, wspomniał pan tutaj o tych biednych krajach i często właśnie ta bieda, to przeludnienie, które tam występuje tych ludzi, jakoś jakby powiedzieć mobilizuje do tego, żeby szukać lepszego życia właśnie w Stanach Zjednoczonych. Czy ten problem właśnie da się jakoś ominąć, rozwiązać? No ja, znaczy się przez wieki ten problem był rozwiązywany poprzez wojny, najmniej druga wojna światowa. Z... Zabrała 55 milionów ludzi z powierzchni Ziemi, pierwsza wojna światowa 20 ileś milionów ludzi. Teraz ta Ziemia jest przeludniona i tutaj są może troszkę niepokojące rzeczy odnośnie Trumpa. On nie wierzy w ten cały global warming ani w tą zmianę systemu ekolo ekologicznego na świecie, także to nie jest, to nie jest najlepsze, ale może też zmienić zdanie, tak jak. Oczekują, że zmieni zdanie odnośnie wszystkiego. Tu może być problem, bo naprawdę, jak Państwo widzą i będziemy widzieli te, tego coraz więcej, będzie coraz więcej różnych chorób, e, różnych problemów e, w związku właśnie ze zmianami klimatycznymi, ze zmianami ekologicznymi i co chwilę będzie coś wyskakiwało. A w tej chwili na przykład firmy ubezpieczeniowe nie chcą już ubezpieczać domów na Florydzie. Doszły do wniosku, że to kiedyś wszystko się zaleje. I ten rynek nieruchomości stanął powiedzmy i, i się boją, że, że to po prostu zaleje wszystko i że nie będzie florydy, tylko będą te końcówki wieżowców i palm wystawały z wody. Panie mecenasie, ale wracając do jeszcze spraw imigracyjnych, co by Pan radził osobom, które takie właśnie sprawy mają, które mają jeszcze nieuregulowany status pobytowy? Ojcze, tu nie ma co radzić. Jeżeli ktoś może coś złożyć, to proszę bardzo, ale ten impas imigracyjny polega na tym, że te osoby nic nie mogą złożyć. Po prostu nie ma wyjścia z sytuacji. Są tutaj przez 20 lat. I w tej chwili, nawet jeżeli tu mają powiedzmy kogoś z rodziny, a brata, siostry czy rodziców, to nie mogą nic złożyć. Po prostu nie mogą tego odebrać, będąc nielegalnie W Stanach Zjednoczonych Obama próbował to ułatwić, ale to dopiero zaczęło się dwa lata temu. Teraz, pod koniec sierpnia, można to odbierać, jak się sponsorowany przez rodziców albo macie tu rodziców. No i tu on obiecał, że to zniesie tak, że. Po prostu nie panikować, to nie jest takie. To, to, to będzie wyglądało tak samo, jak wyglądało do tej pory, tylko będzie prezydent się będzie inaczej nazywał. No właśnie, bo wcześniej pan mówił o tym, że kto może, powinien podać się do deportacji i spróbować załatwić te różne sprawy jeszcze za prezydentury Obamy, ale już tej prezydentury zostało tylko miesiąc, więc... Ja, to nie dokładnie podać się do deportacji, tylko jeżeli kto może złożyć to, co może i, i przejść ten, ten proces, póki to wszystko istnieje, bo... A nie wiadomo, jeżeli Trump to zatrzyma, jak on to zatrzyma, czy powiedzmy zlikwiduje kompletnie, czy po, po prostu zatrzyma napływ nowych aplikacji. Ale no, no zobaczymy, no to jest duża niewiadoma. Ja, ja mówię, yy, po raz pierwszy mamy, a będziemy mieli prezydenta, który nie był politykiem przedtem, także naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać. Ale z jednej rzeczy to, że powiedzmy yy, Kongres kontroluje prezydenta, także jest dosyć ograniczona a liczba możliwości, co on może w ogóle zrobić. No właśnie, bo obiecał na spotkaniu tutaj z Polonią, że Polakom zniesie wizy, ale czy on może właśnie w tym to cokolwiek jest, zrobić? To jest w gestii y, prezydenta, y, w kwestii kongresu to nie jest w ogóle w gestii prezydenta, on nic nie może zrobić, to jest sztucznie naciągane, bo żeby znieśli wizy dla Polaków to wystarczy, że Polacy przejdą poniżej 10% progu odmów wizy w Polsce przez regulowane, przez konsulaty, tak. Także jakby chcieli znieść, powiedzmy sobie, to by znieśli. Ale to nie jest największy problem, jaki imigranci mają i to nie jest największy problem, jaki Trump będzie miał. Są po prostu wizy turystyczne, żeby przyjechać na wakacje. Także większość ludzi, mówię, 90% przyjeżdża, 89%. Panie mecenasie, a jak pan ocenia Stany Zjednoczone, bo to już tak na zakończenie krytykuje pan politykę, ale w sumie bardzo no. pozytywnie o tym kraju. To jest się najlepszy wyraża. kraj do życia, a mi też raz mówię, nie ma drugiego kraju takiego na świecie, że można spędzić całe życie będąc nielegalnie, mieć wszystko. I jedyna kara za to, jeżeli można wyjechać za granicę, to się jedzie na Florydę, na Hawaje, gdziekolwiek się chce jechać. To jest przecudowny kraj, jest kraj po prostu, w którym się bardzo łatwo żyje. Rząd się naprawdę nie miesza w państwa sprawy, czy to biznesowe, czy to prywatne. I mówię, można sobie znaleźć od ludzi, czy to w środku Chicago, czy w środku Nowego Jorku, czy gdzieś naprawdę, a gdzieś tam w górach, w montanie, czy gdziekolwiek. To jest po prostu. Nie ma takiego długiego kraju. Naprawdę nie ma takiego długiego kraju z tą kulturą, z takim zasobem finansowym i z taką ilością wolności. A rządy, ja, ja uważam, że rządy, Wszędzie są w tej chwili, zachowują się jak gwiazdy filmowe i są bardzo arogancy. Zamiast po prostu troszkę się przyłożyć do tego wszystkiego, bo tak naprawdę zadaniem rządu to jest dobra gospodarka i spokój na ulicach. Bo tu nie ma co robić, kontrolować co kto mówi. a Nie chcę mówić, co chcą ludzie. Nawet, a mi tyle lat walczymy o tą demokrację i do, do niektórych ciągle nie dociera. To tylko stwarza problemy. Także. No, to jest, to jest cudowny kraj, to jest naprawdę cudowny kraj. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Jutro zobaczymy, co elektorzy powiedzą, uh -huh. jak no, się wypowiedzą. Się nic nie no, nie zrobię. Niemniej jednak przed nami radosne święta rodzinne i na pewno wielu emigrantów te święta w gronie rodziny spełni, spędzi, bo ja są póki bardzo, co. Jak się zaraz po emigracji, to są bardzo trudne święta, żeby przejść. Może narodzenie po prostu się jest samemu i tego później się przyzwyczaja, ale te pierwsze lata są bardzo trudne. Ale ci, co mają tutaj już rodzinę, dzieci się tu urodziły, no nie muszą się bać, że będą no to już deportować. jest dom to już jest po prostu dom. No takie życie, no, takie życie. Większość świata w tej chwili wędruje. Panie mecenasie, dziękuję za wizytę w studio, za te refleksje, te cenne uwagi, no a czas pokaże za miesiąc po zaprzysiężeniu, tak ufamy, no, co właśnie, będzie z Ameryką. To, to będzie trochę więcej. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie do studia, ojcze redaktorze, dziękuję Państwu za uwagę i szczęść Bożej, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam Chicago gościliśmy pana mecenasa Krzysztofa Grobelskiego, który nie tylko jest mecenasem i adwokatem imigracyjnym, ale także wnikliwym obserwatorem sceny politycznej. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.